W poprzednich wyborach byliśmy sensacją na skalę kraju, kiedy okazało się, że jeden głos zaważył na całkowitej zmianie osób u steru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wyniki wczorajszych wyborów wskazują już jasno, że tym razem do sensacji nie dojdzie. Ale w polityce niczego nie można być pewnym do końca. Choć były to tylko wyniki sondażowe, to Śląska Platforma przyjęła je z nieukrywaną radością. Sejmik Śląski odbity już tak w pełni. Wszystkie badania na to wskazują i te pierwsze exit pole. Odbity, bo nikt tutaj nie chciał powtórki z 2018 roku. Wtedy również spodziewano się, że Koalicja Obywatelska po raz kolejny rządzić będzie województwem śląskim. Po wolcie Wojciecha Kałuży zrealizowany został wtedy najbardziej nieprawdopodobny scenariusz. Po wczorajszych wyborach raczej nie ma szans na powtórkę. Te sondażowe wyniki dla województwa śląskiego pokazują, że tu wygraliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, więc nic nie powinno się wydarzyć złego jak 5 lat temu i powinna utworzyć się koalicja sił, które dzisiaj rządzą krajem. Zwycięzcą w województwie śląskim jest koalicja 15 października. Z danych exit poll wynika, że w wyborach do sejmiku najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska, dokładnie 33,9%, a koalicja 15 października zebrała w sumie 50,6% głosów. Cieszę się na razie z wyniku wyborów. Wszystko wskazuje na to, że Koalicja Obywatelska wygrała wybory na Śląsku. To jest bardzo dobrze. Pewnie będziemy zapraszali do koalicji naszych koalicjantów krajowych i myślę, że wspólnie stworzymy silny, odpowiedzialny zarząd, który dobrze będzie rządził regionem. W sejmiku województwa śląskiego zasiada łącznie 30 radnych wybieranych na 5-letnią kadencję. Wśród nich znajdą się jeszcze m.in. przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, które w sondażu osiągnęło wynik 30,6% głosów oraz przedstawiciele Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców z wynikiem 7,9% oddanych głosów.